Okay, so even that, your back putting down, I could see that. So just... Is it okay now? Yeah, or just move, yeah. No, ja to urodziłam się w Polunicach, to jest blisko granicy litewskiej, dosłownie kilometr od granicy. Mój tato był Litwinem, a mama była też mieszaniną taką, bo babcia była litewską, a dziadek był Polakiem i pochodził tam koło czeskiej granicy z Pilsna. Pani jakby sobie miała powiedzieć, to czułaś być Litwinką, Polką? Nie, absolutnie, Karaimką. Ja całe życie byłam Polką i urodziłam się jako Polką i umrę jako Polką. Czym jest dla Pani Polska? Dla mnie, ja teraz nazywana jest macierzą, ale dla mnie to jest moja ojczyzna. Dla mnie ona pozostała. Ja urodzona jestem w Polsce, ja polską szkołę miałam, ja miałam początki właśnie i bardzo, bardzo tego, miałam wspaniałych nauczycieli. To w takim razie czym jest Litwa? A Litwę też bardzo kocham, dlatego że to jest nasza ziemia. Ja tu jestem teraz Litwa, ale faktycznie to jest ziemia litewska. No. To jest ziemia litewska, nie trzeba z tym zgodzić się. Litwa jest bliska dla tych, którzy mogą poznać tą Litwę. Litwa są starsi naszych, jeżeli chodzi o Polaków, oni są wyobcowani, oni nie znają języka litewskiego. Dzieci to mają wspólny język, bo jeżeli takie dziecko jeszcze nie rozmawia, ale on już umie się porozumieć. A my to jak to dzieci, umieliśmy i tak, bo to wiadomo jak dzieci, nie? Latają między sobą, a tam jeszcze byli Rosjanie, to my po prostu wszystko łapaliśmy i tak rozmawialiśmy. A jak przede wszystkim Pani o sobie powiedziała, jakby ktoś zapytał, kim Pani jest? Ja jestem musułmanką, tatarką. No Litwa jakby nasza ojczyzna teraz, nasza ojczyzna, choć nasze przodkowie byli z Krymu, a już my, jak tutaj nasze dziady, wiele my już pamiętamy, pradziady, dziady, rodzice zamieszkiwali, to Litwa nam ojczyzna, tak. W Litwie bardzo dużo jest nacjonalności, narodowości dużo. Tak, no to też mamy właśnie... Więcej jak 130. Natomiast na trokach oprócz tego, że jest podział na narodowości, czyli na przykład każdy, tam nie wiem, Litwin, Polak czy Rosjanin mieszkający w Trokach powie, a ten Karaim, tak? Tam na przykład, nie wiem, ten, który trzyma restaurację, tak? To ten Karaim będzie. I dla nich wszyscy Karaimi są jakby o jednej twarzy. Ja to w ogóle uważam, że Litwini i Polacy różnią się tylko jedną rzeczą między sobą. Wiecie czym? Językiem. Litwini mają tu przewagę nad nami, bo mają dwa języki, znają. No, część z nas ma jeszcze inne języki w zapasie, ale generalnie to jest tylko sprawa języka.
jesteśmy mentalnie bardzo do siebie podobni. Tu się bez końca śpiewa, nawet czy z okazji śmierci, czy bo to różańce są, ale w ogóle śpiew, śpiewanie jest takie i to naturalnie dany jest ten dwugłos, który funkcjonuje. Jeżeli pod wiatr podmucha, to było słychać na naszym podwórku, znaczy się, płacz, krzyk, jak te ludzie, których wędzili na śmierć do tych jamów, do tego miejsca ponarskiego, i im mówili samym wykopać jamy, i potem strzelali otaku. W 1934 roku były robione badania antropologiczne, które wykazały, że Karaimi nie są pochodzenia semickiego i dlatego naziści nie ruszali Karaimów. A za co ich zabili? Niektórzy Tatarzy pomagali Żydom, znaczy się. Wychowywali ich, karmili ich. I refused, when I was 15, I was always asked to participate in memorials for the Holocaust. And I always, you know, there's the six candles that you light for the 6 million. And the sixth candle was always for children, and it was always my job to light that candle. And I was 15, I remember standing on the stage. I hated being on any stage, I was very shy. And the person who was speaking said, pointed to me and said, I was snatched from the oven. And I practically fainted on stage. I was supposed to light this candle. I almost fainted. And after it was over, I said to my mother, I'm not going to these anymore. I'm finished. One of the things I'm interested in very much is how we live with the unknown when we don't have memories. And how we accept that. There are these blanks that will never be filled because there's nobody that can give you the answer. There's nobody around that can give you the answer. It's a very interesting question that we, as much as we live with a lot of memories, we also live with a lot of lack of knowledge. And that's very painful and frustrating. And the acceptance of that is, I think, very difficult. At least for me, I mean, it's such an enormous regret. I mean, I don't know how you let go of the regret. Because you do feel like you had the opportunity to find out, or at least to try to find out, and you didn't. Trzeba być patriotą, a nie szowinistą. Bo szowinizm do niczego nie prowadzi. It's very tricky. I mean, you have to remember the past, but you can't be controlled by it.